Szczególne znaczenie ma w ukształtowaniu się takiej postawy rodzic, który ciągle wyraża na przykład niezadowolenie z dziecka albo w ogóle nie wyraża zadowolenia z dziecka. Ciągle je kontestuje, systematycznie krytykuje, nieustannie karci, odpycha, wyśmiewa, pomija, lekceważy, a co może coraz częstsze jest, molestuje, bije, opuszcza. Dziecko nie potrafi sobie poradzić z tymi uczuciami, nie wie co sądzić o sobie, skoro takich jest obiektem takich oddziaływań dorosłego człowieka. Więc czuje się najczęściej winne. Zamyka się w sobie, w komorze celnej. Kto może go z tego wydobyć? Dziecko nie ma szans obrony, nie jest dorosłym człowiekiem. Ostatnio czytałem w pewnym czasopiśmie o takim mężczyźnie, który się chwalił, że on, dorosły mężczyzna, ważący 96 kg, kąpie się ze swoimi córkami 5-letnimi w wannie. Myślę, że to bardzo jest nieroztropne, bo dla dziecka to jest przerażające, taki widok człowieka, takiego olbrzyma. Już nie mówiąc o szczegółach fizjonomicznych jego ciała, które mogą na wiele lat zapaść w głowie i mogą przerażać dziecko. Ale tak właśnie jest, że dziecko nie ma obrony, nie ma szans na obronę, nie ma szans na dorównanie wymaganiom rodziców, czuje się nieustannie winne, jednocześnie ma taką ogromną potrzebę odzyskania zainteresowania, uwagi ojca czy matki i może zrobi nawet może wszystko, żeby odzyskać tą uwagę. Czasem to wszystko znaczy przekroczyć pewne granice normalności. Niestety po takiej tresurze, takim dziecku, po jakimś czasie nie pozostaje nic innego, tylko skłonność do tego, żeby czynić tak samo, czyli naśladować rodziców. I zdarza się, że również zaczyna kontrolować innych wokół siebie. I teraz odnieśmy tę uwagę do celnika Mateusza. Być celnikiem, być zamkniętym człowiekiem. Co tam mogło się zdarzyć w jego dzieciństwie, że się tak zabarykadował? Być celnikiem to, wiecie co, to idealna okazja, by ukryć przed sobą i przed innymi swoją potrzebę bycia dostrzeganym i naśladować ojca czy matkę w kontrolowaniu innych. To jest sprzeczne. Jest tu gdzieś zauważalny ten schemat powtarzalności takiego toksycznego wychowania, nikogo blisko, a z drugiej strony to łaknienie, żeby ktoś mnie zobaczył i jednocześnie zaprzeczanie temu. Być może to, co powiedziałem, na pewno w niepełny sposób, jest jakimś wyjaśnieniem historii Mateusza. Bo zobaczcie, ten wybór zawodu, bycie celnikiem, to jest pozbawianie innych wartości. Zabieranie cła, zabierał pieniądze. Ale pieniądz to bardzo szeroki symbol. Pozbawiać kogoś ceny. Czynić kogoś bezwartościowym. Skąd taka skłonność u tego człowieka, żeby wszystkich pozbawiać wartości? Żeby zdzierać cło. Ścigał dłużników, być może sam się czuł zadłużony, opodatkowany w sumieniu, bezwartościowy, niezauważony. Jest to ktoś, tak mi się wydaje, kto pragnął zabłysnąć, zasłużyć, zrobić na kimś wrażenie, a jednocześnie z tych wszystkich pragnień się wycofywał, bo jest w jakimś systemie, ale gdzieś ukryty, w jakiejś komórce. Źle się miał. I widział jedynie zło. Wszystkich uważał za cenniejszych od siebie, dlatego wszystkich pozbawiał wartości. Może zazdrość. Ale zazdrość, jak wiemy z definicji, jest przeżyciem ominięcia w miłości. Czyli ktoś go gdzieś dawno temu omijał, nie zauważał. Czuł się niedostrzegany, czyli niegodny tego, żeby na niego patrzeć. Żeby na niego nawet spojrzeć. Oto wybór zawodu czasem w naszych czasach również też jest podyktowany tymi wydarzeniami bardzo wczesnymi, trudnymi, z którymi sobie nie możemy poradzić. Nie muszę brać pieniędzy, aby pozbawiać kogoś wartości. Mogę na przykład kogoś obmawiać nieustannie, chronicznie, non-stop. I to też jest rodzaj ściągania podatku. Wtedy też jest celnikiem. Można drugiego człowieka zubożyć słowem, a nawet zniszczyć przezwiskiem.
wyśmianiem, obmową, oszczerstwem, złorzeczeniem. To są bardzo bolesne grzechy, chociaż nie bolą fizycznie. Księga Seracha mówi o tym, że słowo łamie kości, a miecz rani ciało. Czyli że słowo jakby głębiej jeszcze wchodzi w człowieka i łamie jego konstytucję, jego konstrukcję taką duchową. Słowo jest potężną bronią w tym świecie. Mowa ma wyjątkowe znaczenie w naszym życiu. To, czy mówimy i czy nic nie mówimy. Zauważcie, Jezus wchodzi do komory celnej i nie nawiązuje jakiegoś specjalnego dialogu z Mateuszem. Mateusz nie jest w stanie za bardzo mówić. Jest sparaliżowany. Jezus mówi. I Mateusz w milczeniu wychodzi. Tyle potrafi. Nie umie mówić. Nie umie się komunikować. Umie tylko zdzierać z kogoś cenę. Wiemy o tym, że żyjemy w świecie, który został stworzony przez Boga w słowach. Nie trudno sobie to wyobrazić w dobie takich odkryć naukowych, które nam pokazują wzory istnienia świata, symbole literowe, które się układają w pewne wzory fizyczne. No to właśnie to jest to. Bóg stworzył w słowach, może nawet w literach świat, w cyfrach. Jesteśmy w takim świecie. Sami to odkrywamy, widzimy. Nasze słowa mają też moc. Nie mają mocy stwarzania światów, ale o dziwo mają moc niszczenia świata. Moim słowem mogę zabić, moim słowem mogę zniszczyć, moim słowem mogę zranić, moim słowem mogę komuś odebrać wartość na całe życie. Ale moje słowo, kiedy jest Słowem Bożym, może też stworzyć, może też wskrzesić, może uzdrowić. Ale nigdy, kiedy jest tylko to ludzkie słowo, tego człowiek nie ma siły zrobić. W Biblii jednym z najpotężniejszych grzechów była właśnie obmowa, lashon hara, zły język. To było jedno z największych przekroczeń, że wierzyli, że było ono karane nawet trądem. Kiedy Miriam obmawiła Mojżesza za jego plecami, na drugi dzień była trędowata. Bóg przez Biblię chciał nam powiedzieć o tym, że to jest bardzo niebezpieczne posługiwać się źle słowem, mówić złe słowo. Komora celna, jak myślę, to zamknięcie Mateusza, to milczenie Mateusza, ten brak słów w jego ustach, to dużo mówi. Mateusz jest zamknięty, samotny, milczący, pozbawiony słowa, obwarowany niedowierzaniem i podejrzliwością. Areszt demoniczny. Jest sam. To straszne. Ale wielu z nas, mimo tego, że z tysiącami ludzi się spotykamy, jesteśmy tak naprawdę samotni, bo nie dowierzamy. I może nawet dobrze, że nie dowierzamy, bo inni też nam nie wierzą. I żeby w ogóle zacząć jakąś cywilizację dowierzania sobie czy wiary, to trzeba mieć pierwsze, to prymarne takie spotkanie z Bogiem, który we mnie wierzy. Bo tylko ktoś, kto sam zmienił siebie, może zmienić innych, kto był zmieniony przez Boga, tylko ten, kto został uzdrowiony przez tą przemianę, może uzdrawiać społeczeństwo. Ten, kogo dotknęło Słowo Boże, może dopiero zacząć wierzyć innym. Być wiarygodnym. I jeszcze jedna rzecz. W języku łacińskim słowo valeo, być silnym, być wartościowym, mieć znaczenie, jest jak gdyby podstawą do utworzenia się słowa waluta. Znamy to słowo doskonale, waluta. Valor, valeo i waluta. Bywa tak, że ludzie wchodzą w posiadanie wielkich sum pieniężnych, ponieważ nie mają walorów. Nie mają wartości w sobie. Nie widzą tej wartości w sobie, bo nikt w nich nie zobaczył tej wartości. A człowiek sam sobie nie dowierza. Sam sobie nie wierzy. I nawet jeśli sobie wmawia, że jestem kimś wartościowym, to ponawia wszystkie dowody, żeby sobie samemu udowodnić, że to jest prawda, bo nie wierzy. I pieniądz często jest oznaką, że ktoś nie czuje w sobie wartości i nie widzi w sobie wartości, bo nikt w nim nie zobaczył wartości. Ja myślę, że tak było z Mateuszem.
Dopóki Jezus nie przyszedł, on nic nie mógł zrobić. Widzimy go siedzącego w tej komorze, jak zamurowanego. I jedyne, co potrafi uczynić, to zdzierać z innych te pieniądze, zabierać, pozbawiać kogoś waluty, walorów, znaczenia. Bardzo głęboko duchowy obraz ewangeliczny. Kiedy Jezus pojawia się go w życiu, wchodzi w jego komorę celną, to nagle coś się dzieje w Lewim. On wstaje. Już nie siedzi. Idzie za nim. Dlaczego tak się stało? Jezus wierzył w to, że z Mateusza można wydobyć to, co najlepsze. I zanim spotkały się ich źrenice, to wpierw Jezus miał w sobie tą wiarę. Jest to wiara, która mnie jest potrzebna, mnie. Żebym mógł iść dalej i wychodzić ze swoich zamknięć, ze swojego lęku, z niedowierzania sobie samemu i innym, które bardzo utrudnia życie. Nawet jeśli ma się mnóstwo pieniędzy. Wiele lat zastanawiałem się, bez przesady, jakieś ponad 10 lat, odkąd dotknąłem tego fragmentu, jak wspaniałe musiało być, wiecie, to spojrzenie Jezusa, że Lewi natychmiast, jak mówi Biblia, rzucił wszystko i poszedł za Jezusem. Jakie to musiało być spojrzenie? Jak bardzo przekonywujące spojrzenie komuś prosto w oczy. I nie była to jakaś szeroka argumentacja. Jezus nie powiedział jakiejś mowy, kazania, po prostu powiedział: chodź za mną. I tyle wystarczyło. Co było takiego wiarygodnego w tym, co Jezus zrobił, że Mateusz nie pytał, a po co, a dlaczego, jakie są warunki, a kiedy, a udowodnij mi to, a daj mi argumenty. Nic innego. Kiedy patrzyłem w tekst grecki, to zauważyłem, że na określenie tego spojrzenia, specyficznego spojrzenia Jezusa, użyto też pewnego słowa, które ma w sobie ten charakter takiego spojrzenia wyjątkowego, które jest przepełnione podziwem dla kogoś. Ethasato. Pochodzi to od greckiego theomai i oznacza to nie tylko patrzeć na kogoś, czy też w formie pasywnej być zauważonym, ale patrzeć z podziwem, z uznaniem. I teraz zastanawiam się, czy Jezus zmanipulował Mateusza i wszedł tak i spojrzał na niego tak czarująco, że Mateusz poczuł się oczarowany, czy też rzeczywiście spojrzał z prawdziwym uznaniem i podziwem, że Mateusz nie miał wątpliwości, że ma do czynienia z prawdziwym wzrokiem. Ze wzrokiem, który jest prawdą o tym, że Bóg w niego wierzy. Mam do wyboru dwie możliwości. Ja wybieram oczywiście tą drugą, bo sam tego doświadczam. Pochodne tego słowa greckiego też sugerują zawarty charakter specyficznego spojrzenia, takie, które poszukuje obiektu po to, żeby wzbudzić w sobie podziw. To jest wyjątkowe słowo. Thaumastos, godny podziwu, wspaniały, cudowny. Thauma, nawet przedmiot podziwu, zdumienie. Thaumasios, cudowny. Od tego pochodzi też słowo w dalszej konsekwencji theatron, czyli miejsce, gdzie dokonuje się pewne widowisko. Nawet znamy z historii takie określenie siedem cudów świata. Heptatatheama. To jest to samo słowo. Siedem widowisk, siedem dziw świata. Nie mylić z jakimiś innymi rzeczami. Te wszystkie słowa, zobaczcie, mają w sobie ten sam rdzeń, który tworzy słowo użyte na spojrzenie Jezusa, jakim obdarzył Lewiego. Dla kogoś, kto może tylko zajmuje się tylko słowami w taki sposób bardzo zawodowy, to może być to niedostrzeżone. Ale kiedy się nie jest wytrawnym filologiem, to można wyłapać jeszcze pewne uczucia w tych słowach. Bo człowiek za dużo nie wie i może złapać właśnie to, co umyka, kiedy się za dużo wie. Te wszystkie słowa mają sobie ten sam rdzeń, który właśnie wchodzi w to spojrzenie Jezusa. Pomyślmy, jak wspaniałym spojrzeniem dostrzegł Mateusza Jezus w tej ponurej celi komornika. Chcę przez to powiedzieć, jak wspaniale Jezus patrzy na ciebie
mieszkającego w Twoim ponurym mieszkaniu, może mieszkanku, a może nawet w norze. A może nawet w duszy, która jest komorą celną. W duszy człowieka zduszonego i zamkniętego. I czy ten wzrok jest tylko literacją, fantazją sprzed 2000 lat, czy on ciągle jest otwarty? Tylko, że wiecie, żeby zobaczyć, że ktoś na mnie patrzy, to trzeba na niego wpierw spojrzeć. Żeby zobaczyć, że Bóg mi patrzy prosto w oczy, to trzeba poświęcić przynajmniej 15 minut, żeby Mu patrzeć w oczy. Osobiście tak robię. I to mi wystarczy, żeby wierzyć również w siebie. Mimo tylu zawodnych sytuacji w moim życiu. Ja myślę, że Bóg na Mateusza wtedy spojrzał cudownie. Spojrzał na niego boskim i ubóstwiającym spojrzeniem. Z takim zachwytem, na jaki tylko Bóg może się zdobyć. Kiedy ktoś w nas dostrzega cokolwiek dobrego, nawet najmniejszą cechę, powiedzmy, że ładnie ubraliśmy się, albo mamy ładną fryzurę, albo mamy ładny makijaż, ładne buty, nie wiem co, wypowiedzieliśmy się dość elokwentnie, albo błysnęliśmy jakąś mądrą myślą czy cytatem i ktoś mówi, o, dostrzegam, że jest w tobie to i to, jest bardzo fajne, albo bardzo ładne, albo piękne, nie? Nagle wraca nam poczucie wartości. Mamy siłę żyć 24 godziny dalej, jakbyśmy dostali nową baterię. Jedno dobre słowo. Z powodu jednej jakiejś cechy ulotnej ja mam siłę. Ja myślę, że to było właśnie z tego gatunku, kiedy powiedział, chodź za mną. To było coś więcej niż komplement. I kiedy spojrzał mu w oczy, to było coś więcej niż urok. Czy Boga stać na to, żeby w dalszym ciągu mieć wiarę w nas? Myślę sobie tak, czy jestem gorszym draniem niż Mateusz? Albo czy ty jesteś kimś gorszym niż Mateusz? Czy Mateusz mógłby być kimś, kto oczywiście nie mógł być pominięty przez Boga, a ty jesteś kimś, kogo oczywiście Pan Bóg na pewno nie chce widzieć? Bo myślę sobie, że tutaj jest kilka takich osób w tej świątyni, które myślą sobie tak. Wszystkich Pan Bóg może dostrzec, ale mnie to nie. Czy to jest prawda? Jaki fragment z Biblii trzeba wynaleźć, żeby ci udowodnić, że to jest nieprawda? Bo tutaj wynalazłem fragment o jakiejś kanali sprzed 2000 lat, o jakimś facecie, który był draniem, który był złodziejem, może podłym człowiekiem i Bóg patrzył na niego z takim podziwem, że ten człowiek się zmienił. Dostał nową baterię. Czy to mnie lub ciebie nie przekonuje, że Boga stać na takie spojrzenie również wobec ciebie? Nie sądzę, żebyś ty uczyniła większe zło niż Mateusz przez swoje życie. A być może miał też 45 lat. Nie sądzę, żebyś była lub był gorszym człowiekiem ode mnie. A ja co wieczoru doświadczam przynajmniej kwadransa spojrzenia z miłością. Nie czuję się niezauważony. Co z tego, że te oczy się nie zamykają, bo są na obrazie? Wiesz, że są prawdziwe. Zresztą bardzo mi to odpowiada, że nie zamykają się. Że on nie mówi, już mam dość, spać mi się chce. Że on ciągle patrzy. Każdy z nas może mieć ten efekt. Ale żeby doświadczyć spojrzenia Boga, trzeba po prostu na niego patrzeć. Inaczej się tego nie widzi. Właśnie chyba po to mamy oczy, wiecie. Czy podobnie patrzy na nas? Czy podobnie patrzy na mnie? Na ciebie? Czy dajesz mu szansę na to? Kwadrans czasu. Bóg mówi, chociaż kwadrans mi daj. Chociaż mi daj tyle czasu, żebym zdążył ci powiedzieć, chodź za mną. 30 sekund. Może 28. Czy każdy z nas budzi w nim miłość i podziw? Czy tylko jakiś Mateusz, celnik, złodziej i grzesznik, który miał fatalną opinię i był człowiekiem niegodziwym? Bóg nam wierzy. Bóg spogląda w nasze źrenice, pragnąc nas przekonać, iż Jego wiara w nas, bracia i siostry, w końcu obudzi naszą wiarę w sens życia przy Nim. Przy Nim. Wiecie, nie to było godne, tak mi się wydaje, nie to było godne podziwu
co aktualnie prezentował Mateusz sobą, kiedy Jezus wszedł, bo Jezus nie dlatego go podziwiał, że on był draniem,